jak cudownie, wreszcie mogę posiedzieć na kanapie w spokoju. Ostatnio tyle się działo ciągle w pracy, o rety, rety. Niedługo nawet dzieciaki wracają ze szkoły, może będą chciały ze mną pooglądać telewizję. Ale mam taką super niespodziankę dla wszystkich. Czy ja słyszałam niespodziankę dla wszystkich? Martin, co tam knujesz? Och, Klaudia, kochanie, słuchaj, no niespodzianka, słuchaj, no dobra, powiem ci. No więc pójdziemy całą rodzinką na termy! No i co powiesz? Super, Martin, tak naprawdę fajnie. Co, nie cieszysz się? Cieszę, pewnie. No dobra, słuchaj, to może, skoro dzisiaj masz wolny dzień, to ja idę przygotować coś do jedzenia. Niedługo wracają też dzieciaki ze szkoły, przedszkola. Dobra. No to ja w takim razie się trochę zrelaksuję. Ach, co za super dzień. O, dzieciaczki, jesteście już wszyscy w domu, super. O, cześć, tato. No, cześć, tato, co tam? No, chcę z wami krótko porozmawiać. Tato, ale o czym konkretnie? Ja muszę zrobić zadania domowe. Właśnie, a ja... Ja właściwie to nic nie muszę robić, ale o co chodzi? A, tata pewnie może dla nas jakąś niespodziankę, co może? Akwapark, co? Idziemy? Mam zakładać spodenki do kąpieli? Co? O, ty, Julia, zawsze wszystko wiesz, no co ty jesteś jakimś szpiegiem? No prawie, właściwie będziemy jechali do wód termalnych, ciepłych takich, ale to miała być moja niespodzianka. Klaudia, dlaczego powiedziałaś wszystko Julianowi, no? Martin, ja nie wspomniałam jemu o tym ani słowem. Myślę, że po prostu nasz syn ma ochotę pójść na basen. No dobra, niech będzie. To co, dzieciaki, lecimy popływać. Dalej, ubierać się. Jej, ekstra, wuhu, basen. Ale się cieszę, będziemy mogli sobie popływać w tych ciepłych termach, co nie? Tam są i zimne, i ciepłe baseny. Wow, ekstra. Dawno tam nie byliśmy, super. No dobra, dzieciaki, no to co, zbieramy się zaraz na dole. Zabierzcie swoje rzeczy do pływania i już. Będę na was czekał na dole przy samochodzie w garażu, nie? Widzimy się na dole. Co tu się stało? Gdzie jest mój samochód? Okradli nas, no przecież pusty garaż, ja nigdzie nie wyjeżdżałem tym samochodem, co się stało z moim Porsche? Ojej, co tata tak tam krzyczy, coś mi się stało? Dlaczego krzyczy w garażu? Nie mam zielonego pojęcia, co się tacie stało, może coś spadło mu na nogę, tam jest tyle rzeczy leżących, samopas wszędzie, pójdźmy zapytać, Martin! Kochanie, okradli nas, nie ma naszego samochodu, może... Co? Tato, jesteś pewien? Jestem pewien, no przecież wiem, jak wygląda mój samochód, ale tam nie ma żadnego w ogóle, absolutnie. Co? Czyli, że co, że nie jedziemy nigdzie? Jak to? No dzieciaki, bardzo mi przykro, ale naprawdę nie ma naszego samochodu, straciliśmy jedyne auto. O nie, a to ja może szybko pójdę po telefon, trzeba przecież koniecznie zadzwonić po policję, prawda? No przecież nie możemy tego tak zostawić. Proszę, mamo, zadzwońcie dalej, no żeby nie było za późno. Ja nie mogę nigdzie dzwonić, jestem taki roztrzęsiony. Moje auto, moje Porsche. No, ale co, czy to oznacza właśnie, że nie pojedziemy do akwaparku, znaczy się do tego źródła termalnego, może autobusem chociaż? Julian, ja nie mogę teraz myśleć o żadnym basenie, żadnym, absolutnie nawet termach. Moje auto, chyba mam zawał. Haniu, dobrze, daj mi ten telefon, ja może zadzwonię na tą policję troszeczkę później, dobrze? Jak się tata uspokoi? Martin, proszę cię, wstań z tej podłogi, przecież nic takiego się nie stało, będziemy jeszcze mogli kupić sobie nowy samochód, proszę cię. Tato, no chodź, proszę cię, nic się przecież tak nie stało, to tylko auto. Możemy przecież też pojechać do dealera samochodowego, może on coś poradzi, będzie miał coś w zastępstwie, no chodź, nie przejmuj się. Właśnie, to jest świetny pomysł, Hania. No co, wy teraz będziecie jeździć i kupować samochody? Zwariowaliście? Co z moimi ciepłymi termami, no? Ja też zdecydowanie idę z tatą. Tata potrzebuje na pewno pomocy i jest taki biedny. No chodź, tato. No dobrze, może rzeczywiście coś znajdziemy. No dobra, Juliana, ty zostajesz ze mną w takim razie i pomożesz mi tutaj w rzeczach, które mam do załatwienia. Chodź. No nie, no w czym mam pomagać, mamo? Ja nic nie rozumiem. Mieliśmy jechać na basen, ciepłe termy, a ja teraz zostaję tutaj i co mam niby z tobą robić? W czym pomagać? Tu nie ma nic do roboty. No dobrze, Julian, to ja może tobie powiem od razu. To wszystko jest zaplanowane. To ma być niespodzianka dla taty. Serio? Mama, ty to wszystko tak zaplanowałaś? Tak, w szczegółach i w ogóle? Ale po co chciałaś dzwonić w takim razie na policję? Ja nic tego nie rozumiem. Mama, nie mamy samochodu. Poproszę tutaj telefon, muszę zadzwonić na policję. Muszę wypełnić swój obowiązek naszej rodziny. Zobacz, tato, zobacz, jakie fantastyczne auto. Takie może kupmy, co? Słucham? No zobacz. O, dzieciaki, naprawdę, błagam was, fioletowy samochód, różowy nawet wręcz, a co to w ogóle jest za wzór? Przecież to jest dla kobiet, dla dzieci, dla dziewczyn właściwie, nie chcę takiego samochodu, dajcie spokój, o, gdzie jest moje Porsche? No tato, ale weź pod uwagę to, jaki ten samochód jest duży, a my mamy sporą rodzinę i na pewno byśmy mogli komfortowo wszędzie jeździć, no zobacz, jakie ładne. Mi też się podoba bardzo, by pasowało do mojego domku dla lalek i znaczy właściwie on do tego samochodu. No dobrze, tato, no to w takim razie, jeśli nie podoba ci się fioletowe czy też różowe auto, no to zobacz, może ten zielony samochód ci się bardziej podobał? Momencik, co, czy ja naprawdę śnię? Czy to nie jest nasz samochód? To musi być nasz samochód, przecież to jest czerwone i Porsche, jak moje. No tak, przecież to jest znaczek markowy, no przecież to jest nasz samochód, matko jedyna i jeszcze te same tablice, Moje piękne Porsche. Ja nic nie rozumiem. Kupować nasz własny samochód? Tato, ale ja w ogóle nie rozumiem, co miałoby tu robić nasze auto. U dealera samochodowego?
O, przepraszam bardzo, przepraszam pana. Przepraszam pana, może pan odejść od mojego samochodu? Od pani samochodu? Przecież to jest moje Porsche, moje własne. Zniknęło z mojego garażu, to jest ono. Słucham, ależ co też pan opowiada? To jest samochód, który nabyłam dzisiaj rano. Ja jestem właścicielką. Przynajmniej tak jak mówię, od dzisiejszego poranka. Jak to pani dzisiaj rano? Kto to ukradł? Kto mi ukradł samochód? Kto pani sprzedał ten samochód? Bardzo proszę mi od razu powiedzieć, bo to jest moje własne auto, moje Porsche. Proszę pana, kupiłam to auto dzisiaj rano od niejakiej Klaudii Wróblewskiej, która absolutnie była pewna, że chce sprzedać ten samochód. Słucham? Moja Klaudia Wróblewska? Moja żona? Dlaczego ona mnie tak zdradziła? Dlaczego chciała sprzedać moje auto? Naprawdę, ja nie wiem, czy nasza miłość dobiegła końca? Z kim ja się ożeniłem? Matko jedyna, moja ukochana żona, taka zdrada. Jak ona mogła? Proszę pani, błagam, ja chcę odkupić ten samochód. Bardzo mi przykro, ale ono nie jest odkupywalne, że tak powiem. Ja już podpisałam umowę i ono zostaje ze mną. Dobrze, rozumiem. No to w takim razie jest taki odwrót. Wracamy do domu, muszę porozmawiać z waszą matką. Natychmiast. O, ale będą kłopoty. Emma, chyba musimy się pospieszyć, bo tata to już normalnie w te pędy poleciał do tego domu. Dalej, żebyśmy się nie zgubili. Ale dziwne, że mama chciała coś takiego zrobić. Że co, chciała tata oszukać? Czy może zrobić mu jakąś niespodziankę? Nie rozumiem. Właśnie też nie wiem. Klaudia, wiem co zrobiłaś. Dalej, otwieraj mi te drzwi, proszę cię. Ojej, ja naprawdę dawno tata takiego wkurzonego nie widziałam. Cześć Martin, i co, znaleźliście jakiś fajny samochód? Klaudia, ty sobie nie rób ze mnie żartów. Sprzedałaś nasz samochód. Mój samochód, Porsche moje. No i dlaczego sprzedałaś? Dlaczego mi to zrobiłaś? Myślałam, że się kochamy. Myślałam, że mnie kochasz. Mam nadzieję, że mnie kochasz. Ale jak mogłaś mi to zrobić? Co to w ogóle za pomysł? Kochanie, ja wiedziałam, że to auto dla ciebie naprawdę jest wiele warte, ale żeby aż tyle dla ciebie znaczyło, to naprawdę się nie spodziewałam. Po co te dramaty? Chodź za mną dalej. Chodź do garażu, coś ci pokażę. Wszystko będzie dobrze. Co będzie dobrze? Nic nie będzie dobrze. Co, chcesz jeszcze mnie dobić i pokazać mi pusty garaż? Matko jedyna, no i co, żona, no? Martin, dlaczego miałabym ci pokazywać pusty garaż? Daj mi momencik, no proszę, zobacz. Co? Tam jest jakiś samochód. Co? Ej, tam jest samochód, tato. Czy to jest Porsche? Czy to jest Porsche Macan? I to jeszcze czerwony, dokładnie taki jak nasz wcześniejszy? Tak, Martin, właśnie chciałam zrobić ci niespodziankę, ale myślałam, że nie będzie z tego takiego dramatu. Po prostu zamieniłam ten samochód, nowy, a sprzedałam nasz stary, żeby mieć pieniądze na ten właśnie nowy rodzinny model Porsche, żebyśmy wszyscy się zmieścili. Kochana, ojej, nie wiem, jak mogłabym w ciebie wątpić. Jesteś najcudowniejszą żoną, matka jedyna. Dziękuję ci, kochanie, naprawdę. Cudowny samochód, cudowny. Jej, jedziemy na wycieczkę! Tak, tato, dawaj! Tato, czy ty widziałeś, że w zagłówkach to są tablety? Czy ja mogę sobie to pograć w Minecrafta? Ja mogę sobie poglądać film o koniach, ale ekstra! A ja mam prawdziwy fotelik dziecięcy, ale wygodny, ekstra! To dopiero auto. Ach, kochanie, co za dzień. Dzisiaj był cały dzień wolny i tyle przeżyłem. Matko jedyna w jeden dzień. No naprawdę, no i to nowe auto.